sobie, zadając ciosy, trzeba uważać na to, że przecież bokser z Nevady też umie boksować, też stara się uderzać. Dobrze teraz Artur na środku ringu, lewa, prawa. Któryś z tych ciosów na pewno mimo zasłony doszedł, patrzą sobie głęboko w oczy. Teraz zmieścił Artur między tymi rękawicami takich prawy hak. Dobrze teraz lewa. No, tutaj o kondycję Artura na pewno się... Jest! Jest! Jest prawy ściąg! Jest. Doskonały, widzieliście Państwo. Krótkie prawe uderzenie na szczękę i ta masa spadła na matę. 270 funtów uklękło na kolanach. Sędzia patrzy mu głęboko w oczy. Wyliczył do 8. Artur w ataku. Będzie chciał skończyć. Dobrze na dół, dobrze na górę. Jeszcze raz na ucho. Uderzenie jedno. Lewą, prawą stroną. Jeszcze raz Artur. Krzyczy publiczność, my również. I dobrze jednak w klinczu w tej chwili Artur zablokowany. Sędzia przerywa. Próbuje odciągnąć boksera amerykańskiego. Daje mu jednak to czas. Ponownie uderzenie na prawą stronę, na wątrobę. Klinczuje bokser amerykański. Jeszcze raz na dół. Bardzo mądrze walczy w tej chwili Artur. Każde uderzenie na dół to obniżenie rąk na górze i wtedy będzie można zmieścić to celne. Kolejne uderzenie, które powali czarnoskórego boksera. Artur przepycha się w tej chwili. Bardziej to przypomina zapasy niż boks. Odpoczął już. Widać, że odpoczął i ma więcej siły. Artur jednak walczy i stara się zmieścić. Jeden, drugi cios. Teraz Artur cudownym unikiem. Nie ma liczenia oczywiście. Poszybowała lewej taki sierp nad głową Artura. Tak był to mocno bity cios, że zachwiało murzynem, który przewrócił się sam z własnym ciosem. Wydawało się, że ta runda trwała tyle, co poprzednie dwie razem wzięte poprzez ten knockout. No szkoda, że nie poszedł za ciosem, że nie udało mu się dokończyć. Tak, ale tutaj klinczował, Jacku. Wiadomo, że jeden bokser jest w ataku, drugi stara się przetrzymać. To najgorsze dla niego. Było dużo czasu, aczkolwiek Artur nie wykorzystał. Myślę, że zrobi to w czwartej. Na pewno ta runda dla Polaka tutaj nikt nie powinien mieć wątpliwości. Polska Telewizja, Paul Wyżyn i proszę Państwa, krótka przerwa i zaraz kolejna, czwarta runda. Ta trzecia to już byliśmy bardzo blisko szczęścia, więc bardzo blisko końca dobrego dla Artura Binkowskiego, kiedy to znalazł się na deskach ringu jego rywal Brian McEntry. Miejmy nadzieję, że ponowi ten wspaniały cios z poprzedniej rundy nasz pięściarz. Tak, na pewno sekundanci czarnoskórego zawodnika z Nebraski dali mu wskazówki. Będzie musiał bardzo uważać na te bezpośrednie celne uderzenia Polaka, aczkolwiek no, odczuł i z dużym respektem wyszedł do tej czwartej rundy. Chciałby odrobić straty, ale Artur Binkowski jest konsekwentny w swoich założeniach taktycznych. Walczy jakby to samo, oprócz tej pierwszej rundy, w której starał się rozpoznać amerykańskiego boksera. Teraz realizuje plan, dobry plan taktyczny. Lewa, jednak ta prawa ręka powinna być troszeczkę wyżej, bo bokser amerykański stara się uderzyć takim hakiem bezpośrednio nad tą prawą, nisko trzymaną ręką Polaka.
Polaka, teraz przy linach. Artur ponownie wychodzi z tego zwarcia z ciosem, a więc punkty na pewno sędziowie zaliczą Arturowi. Niepotrzebnie zdaje się w tą przepychankę taką zrobić pół kroku do tyłu Artur i wtedy próbować zaatakować. No właśnie, tak jak teraz. Raz i drugi i znowu przyjął dwa mocne ciosy. Bardzo, bardzo wytrzymały zawodnik z Nebraski. Czy nie wydaje ci się, że Artur nie potrafi skończyć tego, co dobrze rozpoczyna? Tak, wydaje mi się, aczkolwiek brakuje tego kończącego, decydującego ciosu. Teraz przepiękna sędzia. Może teraz koniec. I koniec walki. Poszedł ring, sekundant. Widząc bezradność swojego podopiecznego, wyrzucił ręcznik na ring. I właśnie w tym momencie szaleje cała publiczność. Polski bokser wygrywa kolejną walkę. Jest to już szósta walka wygrana Artura Binkowskiego i piąta przez nakaut. Szaleją kibice polscy. Przez poddanie Artur Binkowski wygrał kolejną walkę.